Cześć, dzisiaj pokażemy Wam kolejny splot od nazwy triku kamikadze. Wygląda on tak. Jak widzicie, nie ma tego za dużo. Natomiast przez to, że wejście do niego jest bardzo dynamiczne, może się on wydawać na początku dość trudnym manewrem do wykonania. Dlatego postaramy się Wam ułatwić jak najbardziej sprawę. Zaczynamy od Houdini Mount, czyli Double or Nothing kciuk. I teraz zdarzą się dwie rzeczy praktycznie jednocześnie. Pierwsza, wybijemy jojo do góry i uderzymy, jak widzicie, tutaj jest ta pętla na kciuku, uderzymy o górny sznurek tej pętli, jednocześnie puszczając wszystko z kciuka. I jeśli zrobimy to we właściwym momencie, pętla utknie nam w osi jojo, jednocześnie dając nam pożądany splot. I wygląda to mniej więcej tak. Jak widzicie, jest to dość drobny manewr. Natomiast bardzo łatwo jest stracić, że tak powiem, podążanie za tym, co się dzieje. Więc jeszcze raz. Górny sznurek. Jeśli chcecie ułatwić sobie sprawę na sam początek, musicie wziąć dużo sznurka na trapezie. Czyli tak jak teraz, tak żeby ta pętla jednocześnie też była bardzo duża. I jojo znajdowało się od razu w linii pętli. Jeśli weźmiecie bardzo mały trapez, zauważycie, że wasze jojo jest bardzo z boku pętli, w którą chcecie trafić, także będzie wam trudniej. Weźcie sobie porządny trapez. I teraz tak. Ja zazwyczaj lekko też pomagam sobie kciukiem ręki dominującej, rozszerzając tą pętlę. Na chwilę, później oczywiście kciuk ucieka. Wyrzucamy jojo do góry. I w momencie, jak widzimy, że jojo uderzyło o ten sznurek, puszczamy kciuk. I tyle. Teraz jeśli chodzi o błędy. Jest parę. Najczęstsze to oczywiście spudłowanie pętli i wtedy albo lądujecie w trapezie, albo w śpiochu. Natomiast zaraz po tym, jak zaczniecie trafiać w pętlę, może się okazać, że tutaj próbuję Wam zrobić, że dojdziecie do czegoś takiego za prawie każdym razem. Co to znaczy? Sznurek dolny, który powinien był zahaczyć się również o jojo razem z całą pętlą, niestety ominął i przez to wylądował albo z przodu joja, albo z tyłu. Wtedy zwykły, prosty skok z powrotem na sznurek naprawi ten błąd. Jak sami zauważycie, bo możecie się zastanawiać, z której strony Wam wypadł sznurek. Ja na przykład spreparuję teraz i powiedzmy, że wypadł nam od zewnątrz. No to jeśli bym chciał wrócić z niewłaściwej strony, to bardzo nienaturalny manewr muszę wykonać. Zwróćcie uwagę na moje ręce, że to jest bardzo drobny hops po prostu z tej strony, z której tak jakby naturalnie wydawałoby nam się, że powinien się zdarzyć ten hops. I tak też jest. To samo ze sznurkiem do wewnątrz. Czyli jeśli złapiecie tak, no to jeśli byście chcieli wskoczyć ze złej strony, nie macie jak, ponieważ tutaj pętla Wam blokuje, także wracacie w ten sposób. I to zamyka generalną część o splocie kamikadze. Natomiast jeśli nie chcielibyście, bądź macie problemy i chcielibyście nauczyć się właściwego triku dalszego, pominąć ten manewr z skokiem z kciuka, są dwa sposoby. Pewnie jest więcej, ale ja Wam przedstawię dwa sposoby, które pomijają ten skok. Pierwszy, z Houdini Mount. Jedyne co robimy, to wbijamy jojo na ten sznurek, przeskakując na zewnątrz ręki niedominującej, co wygląda mniej więcej tak. I gdy już to mamy, możemy puścić kciuk, a ręka niedominująca z tej pozycji, w której jest, wraca z powrotem razem z jojem i mamy splot kamikadze. Troszkę mi do boku uciekło, także jeszcze raz. Górny sznurek przez rękę niedominującą na zewnątrz. Ręka niedominująca wraca, uderza w ten sznurek, razem z jojem mamy swój splot. I to jest jeden sposób. Drugi sposób, gdzie musicie pamiętać o jednej ekstra rzeczy, poza samym przewrotem, to to, aby wziąć palec wskazujący ręki dominującej od zewnątrz. Raz. Tak jak do Magic Dropa, tylko bez kciuka. Raz. Po czym rozszerzamy trapez. I robimy przewrót nad palcem wskazującym ręki dominującej
i jesteśmy w swoim kamikadze, możemy przejść do właściwego triku. I to był właśnie wstęp do triku kamikadze, splot o tej samej nazwie. Cześć!